Polski Bank Komórek Macierzystych, a raczej Grupa Kapitałowa Polskiego Banku Komórek Macierzystych osiągnęła w ubiegłym roku przychody na poziomie 105 milionów złotych i wynik EBITDA raportowany na poziomie 20 milionów, natomiast po uwzględnieniu one-offów 27 milionów. Uważamy, że wynik jest bardzo dobry. Dynamika wzrostu za ostatnie lata jest wysoka, dwucyfrowa, jeśli chodzi o przychody ponad 20%, jeśli chodzi o zysk EBITDA na poziomie ponad 40%. Jeśli chodzi o zysk netto, ponad 50%. Sądzimy, że dynamikę postaramy się przynajmniej utrzymać. Na pewno będzie ona dwucyfrowa i już wyniki pierwszego kwartału to pokazują. W pierwszym kwartale przychody osiągnęliśmy na poziomie około 30 milionów, to daje ponad 20% wzrost. EBITDA na poziomie 8 milionów 800 tysięcy, też ponad 20% wzrost. Z czego to się bierze? To oczywiście bierze się przede wszystkim ze wzrostu liczby klientów i z faktu, że co roku przybywa nam pula klientów abonamentowych, którzy płacą coraz więcej. Te przyrosty klientów kształtują się również dwucyfrowo. Mamy cel strategiczny, osiągnięcie 200 tysięcy klientów na takim rynku konsumenckim, to nazywamy rynkiem B2C, do roku 2019. Przypominam, na koniec ubiegłego roku mieliśmy 115 tysięcy klientów. Czyli utrzymanie tego celu strategicznego czy uzyskanie wymaga wzrostu rok do rok na poziomie powiedzmy 10%, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów. Przez ostatnie lata wypłacaliśmy dywidendę bądź umarzaliśmy akcje. Były dwa rodzaje wypłat do akcjonariuszy. Ta dywidenda rosła z roku na rok. Polityka dywidendowa spółki zakłada wypłatę do 50% zysku netto do akcjonariuszy. Oczywiście jest to zawsze decyzja akcjonariuszy, a nie spółki. Spółka poza takim normalnym capexem, który jest na poziomie około 5 milionów złotych i on jest związany głównie z wyposażeniem laboratoriów i z IT, w tym roku ma dodatkowe wydatki związane z bardzo mocną rozbudową laboratorium w Warszawie, tego największego centralnego laboratorium. To jest związane z rozbudową mocy wytwórczych produktów medycznych tej terapii zaawansowanej, ponieważ popyt na rynku jest bardzo duży i nie jesteśmy w stanie tego popytu zaspokoić przy obecnej powierzchni. Oprócz tego wdrażamy system ERP i capex tegoroczny sięgnie około 9 milionów, czyli jest to zdecydowanie więcej niż było w latach poprzednich. Przede wszystkim skupiamy się na rozwoju rynków strategicznych. Wspomniałem wcześniej, takimi rynkami są Polska, Turcja i Hiszpania. Widzimy w nich największy potencjał. Na tych rynkach rośniemy zdecydowanie szybciej niż na pozostałych. Na tych rynkach uzyskujemy większą cenę i to jest między innymi pokłosie tego, że jesteśmy jednym z liderów. W związku z tym przede wszystkim chcemy rozwijać się organicznie na tych rynkach, oprócz tego organicznie na innych rynkach. Nie wykluczamy akwizycji. Tych akwizycji zrobiliśmy dotychczas kilkanaście, co nam się wydaje w tej wielkości skali działania firmy bardzo dużą liczbą, więc mamy duże doświadczenia w tym zakresie. Zwykle wejście do nowego kraju to jest akwizycja. Był jeden jedyny przypadek, kiedy wchodziliśmy organicznie, to były Włochy. Niespecjalnie udane wejście organiczne, więc raczej wolimy wchodzić przez M&A. Czy będziemy robić M&A? Oczywiście, jeśli pojawi się okazja, bardzo chętnie je zrobimy. Natomiast to nie jest podstawowa strategia rozwoju w tej chwili dla firmy. Oczywiście to zawsze jest decyzja akcjonariuszy, ile pieniędzy zostawi w spółce, a ile pieniędzy przeznaczyć na akwizycję. Myślę, że po pierwsze my zawsze możemy sięgnąć po zewnętrzne finansowanie. Spółka praktycznie nie ma długu, jest jakiś symboliczny i zaczynamy to powoli robić, bo jednak pieniądz jest na rynku bardzo tani. Czyli sądzimy, że uplasowanie obligacji, jak spółka jest spółką publiczną, nie powinno być żadnym problemem. Oczywiście jak akwizycja jest mała, to możemy ją sfinansować ze środków własnych. No ale wtedy pewnie to się odbędzie kosztem dywidend. Nie prowadzimy w tej chwili na tyle zaawansowanych rozmów z nikim, żeby mówić o jakimś procesie akwizycyjnym, który by trwał. Natomiast oczywiście trzymamy rękę na pulsie, gdzie się tylko da, jak się pojawi fajna okazja, na pewno będziemy informować rynek o takiej możliwości. Spółka nie ma jakichś specjalnie różnych czynnik ryzyka niż inne spółki z branży, nazwijmy to biomedycznej bądź medycznej. Tak? Oczywiście musimy przestrzegać wszelkich regulacji. Tak? Te regulacje, jak wiadomo, jeśli chodzi o medycynę, raczej się zaostrzają, ale w tym widzimy raczej szansę niż zagrożenie, ponieważ mniejsze podmioty mają większy problem z dostosowaniem się do wyższych standardów, w związku z tym sądzimy, że raczej na tym skorzystamy niż nie.
Oczywiście są typowe ryzyka podatkowe, tak, może w obecnej sytuacji, która jest na świecie, można podnieść podatki, będziemy musieli płacić ich więcej. Oczywiście może się zdarzyć, że coś się stanie z taką przesyłką i krew nam zginie. Nie mieliśmy takiego jeszcze przypadku, nawet to kilkanaście tysięcy, no i wtedy trzeba będzie pewnie temu klientowi jakoś odszkodowanie zapłacić. Ale tu nie ma nic takiego szczególnego, co by powodowało nietypowe zagrożenia bądź konieczność ubezpieczania się w jakiś szczególny sposób. Oczywiście mamy wykupione polisy ubezpieczeniowe, zarówno na nasze aktywa, w sensie laboratoriów. Mamy oczywiście polisy, jeśli chodzi o odszkodowanie cywilne. Ale nie sądzę, żeby było coś takiego, co powodowałoby konieczność działania innego niż standardowe.